dobry, dziś sobota 30 lipca. Zaglądaliście już do modlitewnika z Biblią na co dzień? Tam dziś wersety z Księgi Jozłego z 24 rozdziału i z Ewangelii Jana. Posłuchajcie. Panu, Bogu naszemu, służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Jezus powiedział Piłatowi, ja się narodziłem i nadprzyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli dziś wnikliwiej na werset z Księgi Jozłego. To deklaracja ludu izraelskiego, że spośród wielu bogów i wielu wierzeń, które panowały w ówczesnym czasie w Sychem, lud chce pozostać wierny Bogu Abrahama i Jakuba, który troszczył się o nich od pokoleń. Deklaracja ta jest wynikiem ostatniej przed śmiercią przemowy Jozłego, w której przywódca jasno mówi swojemu ludowi, że wiara jest wyborem zero-jedynkowym. Bóg Abrahama jest Bogiem świętym i zazdrosnym. Lud musi więc jasno określić się, w kogo wierzy i komu chce powierzyć, oddać swoje życie. Jeśli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczył wam dobrodziejstwa. W odpowiedzi lud składa przyrzeczenie, które słyszeliśmy dziś jako hasło w modlitewniku. Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. Czy możesz z całą świadomością powiedzieć amen na deklarację Izraelitów? Co to dla ciebie oznacza? Życie współczesnego człowieka jest równie pełne pokus i rytuałów, które mogą stać się twoimi bożkami. Jeśli poświęcisz im zbyt wiele czasu, jeśli zaczną cię one okradać z czasu dla Boga, z czasu na modlitwę i na czytanie Bożego Słowa. Bóg nie działa nachalnie jak współczesne reklamy albo jak powszechne ciasteczka na stronach internetowych. Ale jeśli już wpuścisz Go do swojego życia, do swojej codzienności, powinieneś albo powinnaś każdego dnia troszczyć się o tę relację. W jaki sposób ty troszczysz się o relację z Panem Bogiem? 15 minut dziennie, codziennie zmienia perspektywę całego dnia. Spróbuj w plan swoich codziennych rytuałów, w swój ciasny i wierzę, że zapracowany dzień wpleść codzienną rozmowę z Bogiem. A zauważysz, jak zupełnie zmieni się jakość. Jakość twojego dnia, jakość twojego życia, jakość twojej wiary i jakość twojej relacji z Panem Bogiem. Tego wam, moi drodzy, z całego serca życzę. Módlmy się. Daj mi czyste myśli, abym Cię dostrzegł. Pokorne myśli, abym Cię usłyszał. Kojące myśli, abym Ci służył. I wierzące myśli, abym w Tobie trwał, Boże. Amen. Życzę Wam dobrego dnia i zostańcie z Bogiem.